Cześć, z tej strony Karolina z bloga Savory or Sweet. Witajcie ponownie na moim kanale. Dziś mam dla Was przepis na konkretnie. Jest to sałatka z pieczonymi słodkimi ziemniakami, ciecierzycą, jarmużem, humusem i suszonymi pomidorami. Wiem, że brzmi fantastycznie i smakowicie i takie właśnie jest. Jest to moja, powiedzmy, szlagierowa sałatka, którą zawsze wykonuję na przeróżne imprezy, przyjęcia, urodziny, imieniny, posiadówkę, domówkę, na tego typu rzeczy. Ponieważ jest to sałatka, która posiada bardzo wiele aromatów i pokazuje weganizm i dietę roślinną z bardzo, bardzo dobrej i smacznej strony. Sałatka jest bardzo prosta. Jeśli dodatkowo korzystacie już z wcześniej ugotowanej ciecierzycy, takiej konserwowej z puszki lub ze słoika, wtedy sałatkę zrobicie naprawdę w 15 minut. No dobra, może 17. Tak więc polecam Wam bardzo serdecznie taką sałatkę. Jest no fantastyczna, moi rodzice się ją zawsze zajadają, moi znajomi się zajadali. Na serio, każdy, komu została zaserwowana kiedykolwiek ta sałatka, zajadał się ze smakiem i wow. Ja też sama nie mogę się oprzeć i ta sałatka jest pochłaniana przeze mnie w tak ogromnych ilościach, że aż szkoda gadać. Ten przepis pojawił się już jakiś czas temu na moim blogu, ale postanowiłam nagrać do niego film, by zachęcić jeszcze więcej ludzi tutaj właśnie z tego YouTube'owego świata. Tak więc oto jest mój przepis na szlagierową i najlepszą sałatkę z pieczonymi batatami, ciecierzycą, jarmużem, humusem i suszonymi pomidorami. Zapraszam do mojej kuchni i pokażę Wam, jak ją zrobić. Na początek umyj i obierz Twoje bataty. Następnie pokrój na bardzo drobną kosteczkę i wrzuć do dużej miski. Dosyp również ugotowaną ciecierzycę, przyprawy oraz olej. Dokładnie wymieszaj, aby warzywa były dokładnie pokryte. Następnie rozgrzej piekarnik i piecz bataty oraz ciecierzycę przez około 15 minut lub do momentu, gdy bataty będą miękkie, a ciecierzyca lekko chrupka. Następnie pokrój swoje suszone na słońcu pomidory i zalej wrzątkiem, by troszkę zmiękły. W tym samym czasie przesyp jarmuż do dużej miski, dodaj sok z cytryny, sól oraz porządnie wymasuj w nie ten sok z cytryny. Dzięki temu jarmuż będzie bardziej delikatny i już nie będzie taki twardy. Następnie pokrój świeżą kolendrę oraz świeżą pietruszkę. Ja do sałatki dodaję również zieloną cebulkę, dlatego kroję zarówno ten taki gruby szczypior, jak i białą bulwę cebulki. Gdy bataty będą już miękkie, a ciecierzyca ładnie przeprażona, wyłączam piekarnik i pozostawiam ziemniaki oraz ciecierzycę do lekkiego przestudzenia. W tym samym czasie dodaję do miski suszone i wcześniej namoczone pomidory oraz połowę humusu, który przeznaczam do tej sałatki. Dokładnie rozprowadzam humus, by było mi łatwiej potem mieszać drugą. Następnie dodaję lekko przestudzone ziemniaki oraz ciecierzycę. Ważne jest to, by nie wkładać takich bardzo wrzących ziemniaków w ciecierzycy, ponieważ one sprawią, że jarmuż może puścić wodę i będzie taki niefajnie podwiędnięty. Następnie dodaję drugą część humusu i całość dokładnie mieszam. Na tym etapie możecie dodać sól i pieprz według uznania. Ja uważam, że nie jest to w ogóle potrzebne, ponieważ humus ma w sobie sól i jakoś nie jest mi ona potrzebna. Poza tym przyprawy nadają naprawdę bardzo intensywny aromat. Można ją również wrzucić do tortilli i zrobić takie a la burrito. Naprawdę zastosowań jest bardzo wiele. Serdecznie polecam ten przepis, jest to mój ulubiony. Dobra, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że przepis się Wam bardzo spodobał, ponieważ no kurczę, te wszystkie składniki sprawiają, że sałatka jest fenomenalna, niesamowita i jedyna w swoim rodzaju. I w sumie każdy składnik osobno smakuje świetnie, więc połączone razem sprawia, że jest to idealna kombinacja smaków, aromatów i tekstur.
Jeśli się Wam spodobał ten przepis, nie zapomnijcie, by dać łapkę w górę pod tym filmem. Odwiedźcie mnie na Facebooku, Instagramie, zapiszcie się do newslettera, bla, bla, bla. Koniecznie odwiedźcie mojego drugiego bloga, którego niedawno założyłam. Jest to blog z przepisami dla dzieci z alergiami pokarmowymi i nazywa się dziecibez.pl. Śledźcie moje poczynania i tu, i na moim drugim blogu, i na drugim kanale. I życzę Wam smacznego. Nie zapomnijcie, by tradycyjnie zrobić zdjęcia Waszych sałatek i wstawić je pod przepisem w komentarzach na moim blogu. I widzimy się następnym razem. Smacznego, miłego dnia i do zobaczenia. Pa, pa!